Czechy, dobiega końca stan wyjątkowy. Co dalej? Czechy przymierzają się do luzowania restrykcji. Czeski rząd zdecydował, że nie będzie wnioskować do parlamentu o przedłużenie kończącego się 11 kwietnia stanu wyjątkowego, obowiązującego z powodu COVID-19. Dzień później otworzą się m.in. sklepy z odzieżą i obuwiem dla dzieci, targowiska i przedszkola. Zakończenie stanu wyjątkowego oznacza automatyczny koniec godziny policyjnej i zakazu przemieszczania się między powiatami, który wprowadzono od 1 marca. Zmieni się także liczba osób, które mogą się spotykać. Będzie to 10 osób w pomieszczeniu i 20 na otwartej przestrzeni. Stan wyjątkowy wprowadzony został w Czechach 5 października 2020 roku. W ubiegłym roku obowiązywał też od 12 marca do 17 maja. Rząd zdecydował o otwarciu od 12 kwietnia sklepów z ubraniami i butami dziecięcymi. Funkcjonować też mają sklepy papiernicze. Te decyzje związane są z planowanym na ten sam dzień powrotem dzieci z najmłodszych klas do szkół, ale w systemie rotacyjnym. Połowa klas przez tydzień będzie miała naukę stacjonarną, a po tygodniu zdalną. Pozostali uczniowie będą kontynuować naukę zdalną. Ponownie otwarte zostaną przedszkola. Zapadła również decyzja o otwarciu 12 kwietnia pralni, zakładów ślusarskich oraz targowisk, na których sprzedawane są warzywa, owoce i wędliny. Mają zostać otwarte ogrody zoologiczne i botaniczne, ale jedynie w częściach, które znajdują się na otwartej przestrzeni. Zmiana wskaźnika R na częściowe zniesienie restrykcji i wpływ mają publikowane codziennie przez resort zdrowia dane, które wskazują na wyraźne zwolnienie tempa pandemii. Liczba reprodukcyjna, R, wskazująca, ile kolejnych osób może zakazić jedna zainfekowana osoba, wynosi aktualnie 0,71 i jest najniższa od połowy stycznia. W poniedziałek w niewielkim stopniu, ale zmniejszyła się liczba hospitalizowanych z COVID-19 do 5709, a w ciężkim stanie jest 1291. We wtorek rano w szpitalach było 28% wolnych łóżek przygotowanych do podawania tlenu. Dzięki poprawiającej się sytuacji minister zdrowia Jan Blatny postanowił zaoferować około 50 wolnych łóżek dla pacjentów z krajów mających problemy z miejscami dla chorych w swoich szpitalach. Na początku marca Polska, Niemcy i Szwajcaria zaoferowały Czechom miejsca dla osób z COVID-19. Tylko jedna pacjentka została przewieziona w bardzo ciężkim stanie do szpitala w polskim Raciborzu. Zmarła po 5 dniach leczenia. Minister Blatny poinformował także o odwołaniu zakazu przeprowadzania zabiegów i operacji planowych.